Słońce to motor naszego układu, wielki reaktor termojądrowy, który nieustannie pracuje. W krótkim czasie w kosmos wylatuje promieniująca materia odpowiadająca masie Everestu. Ziemia krąży 150 milionów kilometrów od Słońca, ale czy to bezpieczna odległość? Aktywność Słońca wpływa na życie, zwłaszcza w naszych czasach. Najgorsze są wybuchy zachodzące w centrum tarczy. Niektórzy astronomowie już wieszczą najgroźniejszy wzrost aktywności słonecznej w historii. Dlatego musimy za wszelką cenę poznać tajemnicę Słońca. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Słońce. Sekrety naszej gwiazdy. We Wszechświecie są miliardy gwiazd, ale dla nas najważniejsza jest jedna. To Słońce. Piekielna kula złożona głównie z wodoru i helu. Gaz rozgrzany do kilku milionów stopni zmienił się w plazmę. Powierzchnią Słońca targają eksplozje. Gwiazda wyrzuca daleko w kosmos wiązki zabójczego promieniowania. Słońce należy do klasy żółtych karłów, ponieważ ma żółtą barwę i jest niewielkie. Niewielkie tylko wśród gwiazd. Wewnątrz Słońca zmieściłoby się aż milion błękitnych planet. W naszym Układzie nie ma większego obiektu. Słońce ma średnicę 1 400 000 kilometrów i jest prawdziwym kolosem. Słońce jest ogromne. Wokół niego powstał nasz Układ. To największa, bo jedyna gwiazda w Układzie Słonecznym. Obiega je wiele mniejszych ciał, planety, ich księżyce, planetoidy i komety. Jest dla nich gwiazdą macierzystą. Słońce to obfite źródło energii, między innymi cieplnej. Jego powierzchnia jest rozgrzana do 5,5 tysiąca stopni Celsjusza. Gwiazda generuje moc 380 trylionów megawatów. Trudno nam sobie wyobrazić tę wielkość. Elektrownia przy zaporze Hoovera w Nevadzie wytwarza zaledwie 2080 megawatów. W ciągu sekundy Słońce oddaje więcej energii, niż ludzkość zużyła jej w całej historii. To niewyobrażalna ilość. A Słońce grzeje od miliardów lat. Pierwsi astronomowie nie rozumieli, jak Słońce może oddawać takie ilości energii przez tak długi czas. Stanęli przed zagadką, w jakiej reakcji powstaje taka moc. Na początku XIX wieku astronomowie sądzili, że Słońce przypomina ziemski piec. Spala jakieś surowce, na przykład węgiel, i powoli się spopiela. Ta teoria ma jednak poważną wadę. Żeby utrzymać ognisko, muszę dokładać opału. Jeśli nie dorzucę drewna, ogień zgaśnie. Gdybym zebrał górę chrustu wielkości Słońca i znalazł tlen, by to wszystko spalić, już po 5-6 tysiącach lat gwiazda by zgasła. To nie dość długo, by na Ziemi powstało życie. W XX wieku przy datowaniu radiowęglowym skamieniałości i minerałów dowiedziono, że Słońce zapewniało na Ziemi warunki do życia nie od tysięcy, lecz od 3 miliardów lat. Żeby utrzymać ognisko przez taki okres, potrzeba 18 bilionów metrów sześciennych drewna. To 3000 metrów sześciennych na każdego mieszkańca Ziemi. Stwierdzono, że na Słońcu nie zachodzi spalanie, lecz inna, nieznana na Ziemi reakcja. W latach 20. naukowcy zrozumieli jej podstawy. Później urzeczywistnili ją w bombie wodorowej. Synteza jądrowa. Następuje ona podczas zderzania rozpędzonych atomów. Jądra łączą się, tworząc cięższe pierwiastki. Potrzeba do tego odpowiednich warunków. By zaszło połączenie, dwa dodatnio naładowane, odpychające się protony muszą się bardzo zbliżyć. To może nastąpić tylko w bardzo gorącym i gęstym środowisku, by energia kinetyczna pokonała odpychanie.
Jądro Słońca to idealny reaktor do przeprowadzania syntezy jądrowej. Jest rozgrzane do kilkunastu milionów stopni. To najgorętsze i najgęstsze miejsce w naszym Układzie. Jądro jest mocno upakowane, aż 10 razy gęstsze od ołowiu. Gdyby nie wysoka temperatura, taka substancja powinna być stała. Po rozgrzaniu tworzy jednak plazmę. Przy silnym ogrzaniu gazu elektrony odrywają się od atomów i poruszają się niezależnie. Substancja ma właściwości inne niż gaz i dlatego nazywamy ją plazmą. Tylko badacz o wielkiej wyobraźni w pełni zrozumie reakcje zachodzące w jądrze Słońca. Poza badaniem Słońca, grywam w bilard. W naszej gwieździe znajdują się miliardy cząstek. Zderzają się i oddziałują. Istny bilard na kosmiczną skalę. Nawet najmocniej uderzona bila nie połączy się z inną. Jądro Słońca ma tak wielką gęstość i temperaturę, że zderzające się tam obiekty mogą się zespolić. W Słońcu krążą jądra wodoru, które pod wpływem temperatury i ciśnienia łączą się w jądra helu. W tej reakcji masa produktów jest nieco mniejsza niż substratów. Brakująca materia staje się energią. Co sekundę następuje synteza 600 milionów ton wodoru i powstaje 595 milionów ton helu. Pozostałe 5 milionów ton ulega przemianie w energię, jaką dałby wybuch miliarda megatonowych bomb wodorowych. W kosmosie synteza jądrowa to proces najbardziej efektywny energetycznie. Zachodzi w jądrach gwiazd, takich jak Słońce. Wiadomo, że Słońce jest zasilane reakcją syntezy helu z wodoru. Tylko taki proces może napędzać gwiazdę dość długo, by w jej otoczeniu przez miliardy lat istniało życie. Światło słoneczne jest kluczowe dla życia. Nie wyobrażamy sobie świata bez niego. By dotrzeć na Ziemię, promień musi odbyć prawdziwą odyseję. Energia powstała w procesie syntezy jest wynoszona przez cząstki zwane fotonami. To one dostarczają energię ze Słońca na Ziemię. Jednak zanim do nas dotrą, muszą przebyć długą i krętą drogę przez wnętrze Słońca. Wędrują po gwieździe tak, jak Dante przez piekło. Najpierw przebijają się przez warstwę promienistą grubą na 300 tysięcy kilometrów. Materia jest tam tak gęsta, że fotony co chwila zderzają się z innymi cząstkami, głównie z jądrami wodoru i helu. Poruszając się zygzakiem, wydostają się na zewnątrz. Średnia prędkość tego ruchu jest bardzo mała. Foton nie może się wydostać, unikając niezliczonych oddziaływań z cząstkami plazmy. Może być bez końca pochłaniany i wysyłany. Bliżej powierzchni gęstość Słońca maleje. Fotony poruszają się łatwiej, bo rzadziej oddziałują z otoczeniem. Zbliżywszy się na 200 tysięcy kilometrów do powierzchni, foton wchodzi w warstwę konwekcyjną, gdzie tempo przesuwania znacznie wzrasta. Foton podróżuje w wielkich masach wynurzającej się materii w tej warstwie. Gęstość maleje, oddziaływania są coraz rzadsze. W 10 dni foton dociera na powierzchnię. Gdy foton przebije się do rzadkiej atmosfery Słońca, jego odyseja niemal dobiega kresu. W ciągu następnych 8 minut przemierza 150 milionów kilometrów i dociera do Ziemi. Co ciekawe, fotony, które do nas dolecą, powstały w reakcjach przed setkami tysięcy, a nawet milionami lat. W skali Słońca nawet milion lat to chwila.
Równa tarcza naszej gwiazdy kryje długą i burzliwą historię. Słońce powstało niecałe 5 miliardów lat temu z materii pozostałej po wybuchu supernowej. Gwałtowny wybuch gwiazdy, znacznie większej od Słońca, wyrzucił w przestrzeń obłoki gazu o wiele większe od naszego Układu Słonecznego. Niejednorodności spowodowały koncentrowanie się pewnych fragmentów chmury. Jakieś 5 miliardów lat temu, wiele miliardów lat po Wielkim Wybuchu i powstaniu Wszechświata, wydzielona chmura zaczęła się zapadać grawitacyjnie. Układ Słoneczny powstał pod wpływem grawitacji z wielkiego obłoku gazu. Chmura wirowała coraz szybciej, jak łyżwiarz składający w piruecie ręce na tułowiu. W końcu utworzyła się z niej gwiazda i planety. Gdy Słońce uzyskało odpowiednią gęstość, rozpoczęły się w nim procesy syntezy jądrowej. Odtąd gwiazda oświetla swój układ. Skąd się wziął pogląd, że Słońce powstało z popiołów supernowej? Dowody znajdziemy pod stopami. Skały i gleby zawierają metale ciężkie. Uran, pierwiastek stosowany w elektrowniach jądrowych, nie mógł się wytworzyć w Słońcu. Nasza gwiazda jest zbyt mała, by osiągnąć temperaturę konieczną do powstania jąder cięższych od żelaza. Uran i podobne mu pierwiastki musiały pozostać po kosmicznej eksplozji. Ziemia i reszta planet powstały z tego samego obłoku co Słońce. Gwiazda pochłonęła 99% jego masy. Stała się największym obiektem w Układzie i najsilniej oddziałuje grawitacyjnie. Dlatego inne ciała krążą wokół niej. Wśród planet Ziemia zajmuje uprzywilejowane miejsce. Gdyby była bliżej Słońca, oceany by wyparowały, a jej skorupa by się stopiła. Gdybyśmy krążyli po większej orbicie, nasz świat by zamarzł. Przypomina mi się baśń o trzech niedźwiadkach. Nie za zimno, nie za gorąco, lecz w sam raz. Krążymy 150 milionów kilometrów od Słońca i dobrze nam tutaj. Tylko w takich warunkach możemy żyć. Ziemia jest w dobrym miejscu, by czerpać pożytki z dobrodziejstw Słońca. Jest też dość blisko, by posmakować jego gniewu. Co roku Słońcem wstrząsają tysiące potężnych erupcji. Można by przypuszczać, że to efekt reakcji w jądrze. Jednak to wynik działania pola magnetycznego. Ziemia wiruje jako całość, więc jej pole magnetyczne jest nieskomplikowane. Ma dwa bieguny, północny i południowy. Dzięki temu kompasy wskazują północ. Co by było, gdyby planeta miała wiele milionów biegunów? Tak właśnie jest na Słońcu. Linie pola magnetycznego Słońca są splątaną siecią. Wskutek działania grawitacji plazma pozostaje kulą, ale ma różne prędkości kątowe. Materia ze słonecznego równika wykonuje jeden obrót na 25 dni. Plazma przy biegunie obiega oś w 35 dni. Wirowanie Słońca jest zróżnicowane. Poszczególne strefy mają różne prędkości kątowe. Powstają wiry, wskutek czego linie pola magnetycznego koncentrują się i deformują. Linie pola magnetycznego są niewidoczne, ale ich układ można odtworzyć na podstawie protuberancji i pętli koronalnych wokół gwiazdy. Opiłki metalu są porządkowane przez magnes. Podobnie plazma podąża wokół linii pola magnetycznego. Łuki nad powierzchnią Słońca są dość duże, by zmieścił się pod nimi nawet Jowisz. Czasem pole magnetyczne koncentruje plazmę w atmosferze Słońca, tworząc spiralne sznury. Pętle koronalne przypominają sprężyny. Linie pola są otoczone plazmą jak cewką. Im silniej jest skręcona, tym większą ma energię. Gdy się zapętlają, dodatkowo zwiększają energię.
Spokojne protuberancje mogą się utrzymywać nawet przez wiele miesięcy, ale w końcu nagromadzona energia potencjalna się uwalnia, wyrzucając masę w przestrzeń. Koncentracje pola magnetycznego zaburzają transport ciepła z głębi Słońca. Z tego powodu powierzchnia może być w tym miejscu chłodniejsza o ponad 1000 stopni. Widzimy ją jako ciemną plamę. To tylko wynik kontrastu z resztą powierzchni. Gdyby umieścić ciemną plamę na nocnym niebie, świeciłaby 10 razy jaśniej od Księżyca w pełni. Pozornie małe plamy są miejscami wyrzutu plazmy o wielkości Ziemi. Galileusz jako pierwszy zajął się plamami. Za pomocą teleskopu rzucił obraz Słońca na papier i naszkicował układ plam. Zauważył, że się przesuwają. To był pierwszy dowód, że Słońce się obraca. Nie tylko ono, także plamy słoneczne wirują jak cyklony. Wskutek tego linie pola magnetycznego ulegają dalszym deformacjom. W tym procesie rośnie nagromadzona energia. Można się więc spodziewać potężnych erupcji. Linię pola magnetycznego można porównać do skręcanej gumki. Im więcej zrobi się obrotów, tym większą nada się jej energię. Nakręcony samolot poleci daleko. Gdy guma nie jest skręcona, model zaraz spadnie. Przy uwolnieniu energii pola magnetycznego występują najgwałtowniejsze zjawiska w naszym układzie. Rozbłyski słoneczne. Przeciętny wyzwala miliard megaton energii. Tyle, co wybuch miliona ziemskich wulkanów. Pojawiają się jako jasne miejsca na Słońcu. Widać je, bo mają temperaturę kilku milionów stopni. Utrzymują się kilka godzin, wysyłając niewyobrażalne ilości energii. Podobna energia powstałaby, gdyby zdetonowano tam milion bomb atomowych. Rozbłyski słoneczne wysyłają energię i wyrzucają dużą ilość rozpędzonych cząstek do chromosfery, zewnętrznej warstwy gwiazdy. Tam przekazują część swej energii otoczeniu, jak biała bila przy rozbijaniu pozostałych. Bila rozgrywająca to dobry model cząstki wylatującej z rozbłysku słonecznego. Z impetem wpada w piramidę kolorowych kul. Po uderzeniu w czołową błyskawicznie przekazuje energię pozostałym. Wszystkie dzielą się tym, co otrzymały od bili rozgrywającej. Rozbłyskom słonecznym i wyrzucaniu energii oraz cząstek towarzyszy inne zjawisko. Oto obraz trzęsienia Słońca. W 1998 roku nastąpił tak silny koronalny rozbłysk, że część materii powróciła na powierzchnię Słońca i wprawiła ją w drgania. Fale przypominały kręgi na wodzie, ale miały 3 km wysokości i rozchodziły się z prędkością 400 tysięcy km na godzinę. Trzęsienie Słońca z 1998 roku miało 11,3 stopnia w skali Richtera. Było milion razy silniejsze niż trzęsienie Ziemi, które w 1989 roku nawiedziło San Francisco. By tak potrząsnąć Słońcem, potrzebna była ogromna energia. Żeby wyzwolić taką energię, należałoby pokryć wszystkie kontynenty metrową warstwą dynamitu i równocześnie zdetonować. Takiej mocy nie można sobie wyobrazić. Trzęsienia Słońca to nie jedyne katastrofy naturalne na gwieździe.
Rozbłysk może wywołać również słoneczne tsunami. Koncentracje plazmy w atmosferze gwiazdy rozprzestrzeniają się z prędkością 300 km na sekundę i obiegają glob w kilka godzin. Trzęsienia Słońca i tamtejsze tsunami nie zagrażają Ziemi. Wielki rozbłysk może zapoczątkować niebezpieczne zjawisko, koronalny wyrzut masy. Promieniująca plazma wydostaje się poza atmosferę gwiazdy. Koronalne wyrzuty masy wystrzeliwują z prędkością dochodzącą nawet do 1500 km na sekundę. W krótkim czasie w kosmos wylatuje promieniująca materia odpowiadająca masie Everestu. Dokąd dociera ta gorąca plazma słoneczna? Zwykle trafia w próżnię kosmiczną i nie wyrządza nikomu szkód. Może jednak spustoszyć nasze otoczenie. Koronalne wyrzuty masy to śmiertelnie groźne zjawisko, o którym mało kto wie. W trakcie burzy słonecznej ogromne ilości naładowanych cząstek wylatują w przestrzeń międzyplanetarną. W ciągu kilku dni przebywają 150 milionów kilometrów i mogą dotrzeć do Ziemi. Niektóre cząstki pędzą 10 milionów kilometrów na godzinę i są u nas już 16 godzin po rozbłysku. Burze słoneczne indukują prąd elektryczny w górnej części atmosfery, niszczą satelity i sieci przesyłowe. Mogą spustoszyć infrastrukturę skuteczniej niż trąba powietrzna. Czy ktoś nas chroni przed kosmicznymi wyładowaniami? Oto Biuro Państwowej Administracji Oceanu i Atmosfery, siedziba Państwowej Służby Meteorologicznej USA. Powstają tu raporty, prognozy i ostrzeżenia, które znacznie ułatwiają życie na Ziemi. W niezwykłej komórce pracują specjaliści od pogody kosmicznej. Przede wszystkim obserwujemy Słońce, w razie czego ostrzegamy przed niebezpieczeństwem z jego strony. Na wschodzie trwa rozbłysk typu C. Pewnie czeka nas koronalny wyrzut masy. Nie zarejestrowano protonów, ale były elektrony. W grudniu widzieliśmy tam wzmożoną aktywność. Za kilka tygodni może powrócić. Kosmiczni synoptycy uważają na burze, które mogą zagrozić Ziemianom. Napływające ze Słońca strumienie naładowanych cząstek są odchylane przez ziemską magnetosferę, jak woda przez dziób statku. Pole magnetyczne jest dla nas bardzo ważne. Gdyby go nie było, cząstki trafiałyby w zewnętrzne warstwy atmosfery i odrywały ją kawałek po kawałku. Mars stracił atmosferę, bo jego magnetosfera jest słaba. Przez miliony czy miliardy lat otaczające go gazy zostały odrzucone w kosmos przez wiatr słoneczny i cząstki z koronalnych wyrzutów masy. Niestety nasze pole magnetyczne nie jest nieprzeniknionym polem siłowym z filmów science fiction. Niektóre cząstki je pokonują, docierając w górne warstwy atmosfery. Najsilniejsze burze słoneczne mogą zdeformować pole magnetyczne. Wiele naładowanych cząstek dolatuje tam, gdzie osłona jest najsłabsza, nad oba bieguny. Najsilniejsze burze magnetyczne indukują pola elektryczne obejmujące kontynenty. To grozi przeciążeniem linii przesyłowych i innych urządzeń. Zjawisko to może uszkodzić transformatory między sekcjami sieci. W 1989 roku prawie cały Quebec został pozbawiony prądu, ponieważ stacje transformatorów nie wytrzymały rozbłysku słonecznego. Gdy burza uszkodzi infrastrukturę, telekomunikację lub energetykę, na świecie zapanuje chaos.
Dzięki wczesnemu ostrzeżeniu operatorzy zmniejszą natężenie prądu i unikniemy katastrofy. Zaalarmowani na czas właściciele satelitów mogą uchronić je przed zniszczeniem. Gdy nadciąga wielka burza słoneczna, część satelitów zostaje zahibernowana, by uniknąć zwarć i przeciążenia układów. Im wcześniej nadchodzi ostrzeżenie, tym lepiej. Nie wyruszamy na morze, gdy zapowiadają sztormy. Podobnie niepokojące wieści z kosmosu zmuszają administratorów sieci energetycznych i telekomunikacyjnych do zdecydowanych działań. Burze słoneczne mogą zakłócić łączność radiową w lotnictwie. W 1984 roku Air Force One, lecący do Chin z prezydentem Reaganem, znalazł się w zasięgu burzy słonecznej. Przez kilka godzin nie było łączności. Głowa państwa nie mogła pełnić swych obowiązków. Mamy procedury podobne do tych stosowanych w razie katastrofy żywiołowej. Gdy nadciąga tornado, trzeba powiadomić mieszkańców zagrożonych rejonów. Podobnie jest z pogodą kosmiczną. Należy ostrzegać obsługę narażonych systemów i to jak najszybciej. Kilka godzin temu nastąpił wyrzut koronalny. Musimy przewidzieć, którędy powędruje, czy i kiedy dotrze do Ziemi. Obserwujemy wyrzut ogromnej ilości materiału. Na tym obrazie tarcza Słońca jest zasłonięta. Widać materię wyrzucaną z korony w kosmos. Linie pola magnetycznego wychodzą z okolic biegunów Ziemi, więc w te obszary cząstki ze Słońca docierają najłatwiej. Stąd ostrzeżenie, że pasażerowie lotów arktycznych mogą dostać dawkę promieniowania odpowiadającą 100 prześwietleniom klatki piersiowej. Lepiej się na to nie narażać. Nie wiadomo, czy promieniowanie kosmiczne nie wzrośnie, gdy samolot będzie w powietrzu. Wiatr słoneczny to jeden z powodów, dla których warto bacznie przyglądać się naszej gwieździe. Aktywność Słońca wpływa na życie, zwłaszcza w naszych czasach. Nie żyjemy pod kloszem. Oddziałuje na nas cały Układ Słoneczny. Plamy na Słońcu inicjują większość potężnych burz słonecznych. Dlatego należy bacznie obserwować ich ruch na tarczy słonecznej. Nie spuszczamy oka ze Słońca. Regularnie obserwujemy wyrzuty koronalne. Wiele wydarza się po chwilowo niewidocznej stronie Słońca. Aktywne obszary nie są wówczas zwrócone ku Ziemi, więc nie zarzucają nas cząstkami. Gdy wybuchy pojawiają się na tarczy słonecznej od strony Ziemi, robi się groźniej. Najgorsze są te zachodzące w centrum tarczy. Gdy wędrująca plama ustawia się na wprost nas, skutki rozbłysku mogą być groźniejsze. Jeżeli wyrzut nastąpi z centrum tarczy, podąży wprost ku nam. Jesteśmy celem na strzelnicy. Im dokładniejsze trafienie, tym większe powoduje szkody. Niebezpieczne zjawiska bywają jednak nieopisanie piękne. Burze słoneczne wywołują atmosferyczne widowiska, kurtyny mieniące się barwami, zwane zorzami polarnymi. Zorze to naturalne, gigantyczne neony. W szklanej rurce prąd elektryczny wzbudza atomy szlachetnego gazu. Gaz zaczyna świecić. Gdy jest to neon, będzie świecił na czerwono. Stosując argon, krypton czy inne gazy lub ich mieszaniny, otrzymujemy paletę kolorów.
Rurka neonu świeci dzięki polu elektrycznemu między elektrodami. Zorza to wynik współdziałania naładowanych cząstek ze Słońca z polem magnetycznym Ziemi. Wchodząc w atmosferę nad biegunami, naładowane cząstki pobudzają gazy atmosferyczne do świecenia. Cząstki tlenu świecą na zielono lub na czerwono, azotu na różowo, niebiesko i fioletowo. Zorze występują głównie nad biegunami, ale przy szczególnie silnych burzach słonecznych mogą dotrzeć nawet nad równik. W 1859 roku burza magnetyczna wywołała zorze, widoczne nawet w Rzymie i na Hawajach. To było zjawisko na niespotykaną dotąd skalę. W 1859 roku poznaliśmy niszczycielską moc Słońca. Koronalny wyrzut masy był ogromny. Wystrzelił dokładnie w kierunku Ziemi, więc przełamał jej obronę. Wyobraźmy sobie, że na powierzchni Słońca pojawił się ogromny rozbłysk. Niecały dzień później, 150 milionów kilometrów dalej, linie telegraficzne zaczęły iskrzyć. Łączność została sparaliżowana. Stacje telegrafu stanęły w płomieniach. Urwał się kontakt między centrami biznesu i finansów. W wielu zakątkach świata pojawiły się urokliwe zorze. Ziemię nawiedziła wielka burza słoneczna. Słońce wyrzuciło potężny ładunek materii wprost ku Ziemi. Tamta burza należała do dwóch najsilniejszych w historii. Dotarła wyjątkowo szybko. Materia z plamy skierowanej wprost ku nam doleciałaby do Ziemi już po 18 godzinach. Szybki pojazd kosmiczny leciałby do Słońca kilka lat. Chmurze naładowanych cząstek zajęło to niecałą dobę. Pędziły jak szalone. Wielka burza nawiedziła nas w 1859 roku, gdy jedynym wynalazkiem podatnym na jej działanie były linie telegraficzne. Od tego czasu ludzkość coraz bardziej uzależniała się od nowinek technicznych. Kolejna burza może wyrządzić ogromne szkody. Pytanie, czy nastąpi? Czy to w ogóle możliwe? Myślę, że tak. Wyrządziłaby nam nieporównanie większe straty niż ta z 1859 roku. Jej wpływ na Ziemię i systemy łączności trudno oszacować. To jest najgorsze. Sprzęt elektroniczny zostanie zmieciony, jak nadmorskie osiedla podczas sztormu. Wyobraźmy sobie uszkodzenie satelitów teletransmisyjnych, od których zależą telefony, transmisje telewizyjne i transakcje bankowe. W przeciążonych sieciach efekt domina sprawi, że awarie obejmą coraz większy obszar. Jeśli od razu nie przywróci się funkcjonowania systemów, świat pogrąży się w chaosie. Wszyscy odczulibyśmy skutki kataklizmu. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. Burze słoneczne są równie nieprzewidywalne jak huragany. Astronomowie nie znają metod prognozowania tych katastrof. Wiedzą tylko, że są najbardziej prawdopodobne w maksimum 11-letniego cyklu aktywności słonecznej. Co 11 lat Słońce zmienia biegunowość pola magnetycznego, a po 22 latach powraca do początkowego stanu. Co 11 lat następuje przesilenie, zwane maksimum cyklu aktywności słonecznej. W połowie okresu między momentami maksymalnej aktywności przypada minimum.
Okres wzrostu i spadku intensywności burz trwa 11 lat. Słońce bywa gwałtowne. W maksimach eksploduje z siłą noworocznych fajerwerków. Potem jego aktywność maleje i tylko raz na jakiś czas o sobie przypomina. Na Ziemi mamy gwałtowniejsze i spokojniejsze sezony huraganów. Podobnie jest z burzami słonecznymi. Nawet gdy aktywność słoneczna jest znikoma, astronomowie już się boją, co przyniesie kolejne maksimum. Ostatnie maksimum mieliśmy w 2001 roku, następne będzie w 2012 roku. Pojawiły się już wyraźne objawy. Fizycy z zapartym tchem obserwują Słońce i czekają na rozwój wypadków. Słyszy się skrajne opinie na temat tego, co się stanie. Niektórzy twierdzą, że najbliższy okres będzie najgwałtowniejszy ze wszystkich. Jeśli te przypuszczenia się sprawdzą, Ziemię czeka burzliwy czas. Być może powinniśmy się bać powtórki z 1859 roku. Gdyby nastąpiła, nasz świat by runął. Dowiemy się, co się dzieje, gdy Słońce odrzuca zewnętrzną powłokę. Większość zjawiska przebiega w gorącej zewnętrznej strefie atmosfery Słońca, zwanej koroną. Region ten kryje wiele tajemnic. Temperatura korony wynosi miliony stopni, choć jest oddalona o 800 tysięcy kilometrów od wysyłającego energię jądra. To wydaje się sprzeczne z prawami fizyki. Dziwne zjawisko. Termometr blisko ognia wskazuje wysoką temperaturę, ponad 100 stopni Celsjusza. Gdy go oddalam, temperatura spada do 32 stopni. Im dalej od ognia, tym chłodniej. W atmosferze słonecznej w koronie temperatura jest taka, jak w jądrze gwiazdy. To tak, jakby 10 metrów od ogniska było równie gorąco jak w żarze. Jaki proces powoduje ogrzewanie się korony słonecznej? Zaraz będzie o nim głośno. Korona słoneczna rozgrzewa się do milionów stopni. Naukowcy długo zachodzili w głowę, dlaczego odległa strefa jest tak gorąca. Coraz precyzyjniejsze obserwacje na coraz mniejszych orbitach pozwoliły wykazać, że powierzchnia Słońca wrze. Otoczka Słońca składa się z komórek konwekcyjnych. Gorąca plazma z wnętrza jest lżejsza od otoczenia, więc wypływa na powierzchnię. Tam oddaje energię, promieniując stygnie i ponownie się zapada. Gorące bąble mają wielkość Teksasu. Stygną i zapadają się w ciągu 5 minut. To błyskawiczny i gwałtowny proces. Zachodzi nieustannie w milionach miejsc na Słońcu. Przemiany są gwałtowne i bardzo głośne. Na Słońcu można ogłuchnąć. Załóżmy, że całą jego powierzchnię pokryto kolumnami z koncertu rockowego. Tak można sobie wyobrazić poziom hałasu na Słońcu. Wrząca powierzchnia Słońca wysyła dość energii, by rozgrzać rzadką materię korony do kilku milionów stopni. Według naukowców to wpływ fal dźwiękowych i pola magnetycznego rozpala koronę gwiazdy. Koronę można najprościej zobaczyć podczas jednego z najciekawszych zjawisk astronomicznych – całkowitego zaćmienia Słońca. Zanim naukowcy opisali to zjawisko, napawało ludzi strachem. Starożytni Chińczycy wierzyli, że w czasie zaćmienia wielki smok pożera gwiazdę. Co się wówczas właściwie dzieje? Po prostu księżyc zasłania Słońce. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w kinie i oglądamy film. Nagle ktoś wstaje przed nami i zasłania widok.
W kinie taka sytuacja nas drażni. Za to na centralne przesłonięcie Słońca przez Księżyc czekamy z niecierpliwością wiele lat. Niezwykłym zbiegiem okoliczności Księżyc ma 400 razy mniejszą średnicę od Słońca i znajduje się dokładnie 400 razy bliżej Ziemi. Dzięki temu oba obiekty mają porównywalną wielkość kątową, mogą się więc zasłaniać. Widowisko następuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się na linii łączącej Ziemię ze Słońcem. Orbita Księżyca jest nachylona wobec ekliptyki o 5 stopni. Gdyby tak nie było, co miesiąc podziwialibyśmy zaćmienie. Wtedy byśmy się nim znudzili. Tak się nie stało, bo przeważnie Księżyc przechodzi poniżej lub powyżej Słońca. Całkowite zaćmienie Słońca następuje raz na 1,5 roku, a nie co miesiąc i jest widoczne tylko w pewnej okolicy. Przechodząc między Ziemią a Słońcem, Księżyc rzuca cień. Zewnętrzna jego część, półcień, nazywa się penumbra. Obserwatorzy znajdujący się w pasie objętym półcieniem widzą częściowe zaćmienie. Kto będzie w miejscu, na które pada cień całkowity, zobaczy urzekające, całkowite zaćmienie Słońca. Kto nie chce gonić za pasem całkowitego zaćmienia, może czekać w jednym miejscu. W dowolnym punkcie zdarza się ono przynajmniej raz na 300 lat. Słońce, świetlista gwiazda naszego układu, jest piękne i groźne. Trudno w to uwierzyć, ale nawet ono nie jest nieśmiertelne. Słońce też kiedyś zginie. Słońce ma ograniczone zasoby paliwa w jądrze. Znamy intensywność reakcji syntezy. Oszacowano prędkość zużywania paliwa i wielkość jego zasobów. Proste rachunki prowadzą do wniosku, że Słońce wypali się i umrze mniej więcej za 5 miliardów lat. Niestety nasza gwiazda nie umrze w spektakularnej eksplozji. Jest zbyt mała, by skończyć jako supernowa. Zrobi coś niezwykłego. Co ciekawe, gasnące gwiazdy stają się coraz gorętsze. Po zużyciu wodoru Słońce zacznie stygnąć i zapadać się pod wpływem własnej grawitacji. Energia z kolapsu rozgrzeje jądro do setek milionów stopni. W tej temperaturze nastąpi zapłon helu. Uwolniona energia spalania rozgrzeje gwiazdę, a ta rozszerzy się i zmieni w czerwonego olbrzyma. Słońce rozrośnie się poza obecne orbity Merkurego, Wenus i Ziemi. Ludzkość by tego nie przeżyła. Zawczasu będzie musiała uciec poza układ. W miarę chudnięcia gwiazdy Ziemia rozluźni swą orbitę, więc nie zostanie wchłonięta. Za to usmaży się na skwarkę. Zewnętrzne warstwy Słońca stracą stabilność i w końcu się od niego oderwą. Ze Słońca zostanie jądro wielkości Ziemi. Słońce skurczy się do rozmiarów naszej planety. Niegdyś wielka gwiazda zmieni się w stygnące popioły. Znane nam życie przestanie istnieć. Organizmy umrą razem ze Słońcem. Ludzkość powinna się tego bać, ale nie jest tak źle. Mamy 5 miliardów lat na ratowanie naszego gatunku. Obecnie cywilizacja kwitnie w miłych promieniach Słońca. Naukowcy odkryli wiele jego tajemnic. Pozostając pod wrażeniem urody gwiazdy, nie możemy zapominać o jej mrocznej stronie. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.